Cześć, jestem Zosia ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki i w dzisiejszym odcinku Otwarte Klatki Gotują pokażę Wam, jak przygotować pierogi ruskie z tofu. Do przygotowania pierogów będziemy potrzebowali do farszu ugotowane wystudzone ziemniaki, około 600-650 g, ser tofu, na taką ilość około 200-250 g sera. Do sera będziemy potrzebowali też soku z cytryny, kilka żółtych cebul, sól i pieprz. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali mąki, zwykłej pszennej mąki, gorącej wody, odrobinę oleju i soli. Przygotowanie pierogów zaczynam od zrobienia farszu. Do miski przekładam tofu i rozgniatam tofu widelcem. Do tak przygotowanego tofu wyciskam sok z cytryny. Cebulę opieram, kroję w drobną kostkę. Cebulę mam już pokrojoną. Niestety nie obyło się bez mojego wypadku. Dlatego bądźcie ostrożni, jak będziecie kroili coś ostrym nożem. Teraz cebulę podsmażymy na złoto na kilku łyżkach oleju. Na dobrze rozgrzany olej wrzucam cebulę. Do tofu dodaję ziemniaki i całość rozgniatam na w miarę jednolitą masę. Teraz go przyprawię, dodam do niego cebulę. Dodaję tak mniej więcej 3/4 tej cebuli, którą sobie przygotowałam. Sól. Pieprz. Teraz dokładnie wymieszam i spróbuję, czy jeszcze trzeba czegoś dodać. Próbuję. Farsz powinien być mocno pieprzny. Oczywiście słony, delikatnie kwaskowy. No i cebula powinna być też wyczuwalna, więc ja dodam jeszcze odrobinę soli, pieprzu i troszeczkę soku z cytryny. Farsz mamy gotowy, możemy wziąć się do przygotowania ciasta. Tak jak już mówiłam, do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali mąki, oleju, wody i odrobinę soli. Do miski odmierzam 3 szklanki mąki. Dodaję łyżeczkę soli. Łyżkę, dwie łyżki oleju. Woda jest gorąca. Potrzebuję jej ponad szklankę, tak około 300 ml. Przy czym nie dodaję całej tej ilości od razu, tylko dodam część, później zobaczę, czy jeszcze potrzeba. Ponieważ ta woda jest bardzo gorąca, to nie wsadzam od razu ręki, żeby się nie poparzyć. Tylko najpierw sobie mieszam wszystko widelcem i zagniatam. Do momentu, w którym będzie odchodziło od dłoni, będzie elastyczne i gładkie. Po kilku minutach zagniatania ciasto jest już gładkie i elastyczne. Uformuję je w kulę i odłożę na około 15-20 minut do odprawiania. Żeby ciasto nie wyschło, przykrywam je ściereczką. Po około 15-20 minutach, kiedy ciasto odpoczęło, możemy już wałkować i robić pierogi. Ciasto najlepiej jest wałkować na delikatnie przysypanym mąką blacie, tak żeby się nam nie przykleiło. Z rozwałkowanego ciasta wycinamy kółeczka. Naklejanie pierogów jest całe mnóstwo. Można zwijać piękne falbanki, można po prostu sklejać brzegi, można też użyć widelca. Natomiast najważniejsze jest to, żeby po prostu dobrze skleić brzegi ciasta, tak żeby się nie rozkleił w czasie gotowania. Pierwszy pierog gotowy. Ulepione pierogi odkładamy na omoczoną powierzchnię. Mam pełen garnek wrzącej do osolonej wody i teraz będę gotowała pierogi. Po wrzuceniu pierogów do garnka dobrze jest je delikatnie przemieszać.
i przykryć z powrotem przykrywką. Za około minutę one wypłyną na powierzchnię i od tej pory będę je gotowała przez około 3 minuty. Moje pierogi są już gotowe. Jak widzieliście, ich przygotowanie jest bardzo proste, nie wymaga żadnych specjalnych składników. Zachęcam Was, przygotujcie je w domu i przekonajcie się, jak pyszne są pierogi ruskie w wersji roślinnej.